Hej, siemaneczko, z tej strony Abra, witam wszystkich bardzo, ale tu bardzo serdecznie na moim Minecraftowym kanale. I moi drodzy, dzisiaj sobie gramy w Bedwars solo. I uwaga, trafiliśmy na dwóch widzów na arenie, więc trochę się czekam, że może pójść niezły fokus. Ale w każdym razie, słuchajcie, teraz sobie zrobimy coś takiego. Zrobimy sobie coś takiego i lecimy oczywiście do pierwszego przeciwnika, który będzie to różowy gość. Lecimy do ciebie, różowy, mam nadzieję, że ciebie rozwalimy i że będzie fajna zabawa. Bo wiecie, jak rozwalimy sąsiada, to potem już pójdzie, co nie, sąsiedzie. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie do tego różowego, tak jak mówię, mam nadzieję, że go rozwalimy. I mam nadzieję, że, słuchajcie, starczy mi klocków. Tego się trochę akurat obawiam, szczerze. Nie, czekajcie, starczy, no 22. No nie wiem, dobra, słuchajcie, próbujemy. Najwyżej się nie uda, ale mnie się wydaje, że może się nie udać. Znaczy doskoczyć doskoczę, ale chciałem mu zrzucić TNT. No nie, sąsiedzie, czy ty to widzisz? Dobra, cyk, słuchajcie, podkładamy TNT. Wow, zrzucił mnie. Halo, alo, przyjacielu, czemu mnie zrzuciłeś? Jak to się stanęło? Ja ci wysadzę. No i jeszcze moje TNT go zrzuciło, czy wy to rozumiecie? Moje TNT go zrzuciło. XD. Dobra, słuchajcie, bierzemy sobie właśnie teraz kolejne TNT i wbijamy do niego do HT. Czemu on mnie zrzucił? Halo, przyjaciel, ja poszedłem do ciebie i powiedziałem siema, siema, a ty na to, że Abra, wepal gumę. No to tak się nie bawimy, gościu, tak się nie bawimy. No możesz sobie budować łóżko, ja oczywiście już do ciebie tutaj lecę na siemanko i wiesz, i już cię nie ma, nie? Tyle mogę ci powiedzieć. Dobra, cyk, cyk, cyk. Tutaj zrzucamy. A, rzućmy sobie tutaj, słuchajcie, co nam szkodzi. Dobra. Bum szakalaka, gościu. Elo, elo, dawaj piątaka. Dawaj, halo, ty, gdzie ty ucie? Halo, wracaj, wracaj, bum, bum! Okej, to siemka, to miło było, mordko, ale to było dziwne, ja myślałem, że on spadnie na most, nie? I że on będzie dalej przede mną uciekał, to w ogóle by była masakra. No ale dobra, słuchajcie, udało się pokonać pierwszego przeciwnika, jakoś tak ciężko, nie wiem czemu, ale serio, jakoś tak ciężko poszło. W każdym razie, jeśli jesteście nowi na tym kanale, pamiętajcie, żeby zostawić czerwony guziczek, subskrybuj, tam na dole, słuchajcie, jest taki czerwony guziczek, który myślę, że wiecie co? Wiecie co? Wiecie co? Pójdziemy na środek. Pójdziemy na środek. Zostawiajcie czerwony przycisk, subskrybuj szary, żeby on był. Dlatego, że codziennie o godzinie 15 są tutaj filmy. Dokładnie tak, słuchajcie. Każdego dnia 15:00. Coś na ciebie czeka. Ja spadam, gościu, żeby się odrodzić u siebie. Łe, niebieski, nie będziesz do mnie latał. Ja nie mam łóżeczka, słuchajcie, obudowanego nawet. Dlatego musiałem się szybciutko teraz wrócić, słuchajcie. Teraz tak, 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 tak. Dobra, słuchajcie, on nie zdąży. On nie zdąży, moi drodzy, on nie zdąży, nie ma szans. Pyk, pyk, dobra. On będzie grał pod TNT. Dobra, może grać sobie pod TNT. Zrobimy taki myczek, słuchajcie. Wow, 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 gościu, 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 ty wepal gumę, uciekaj. Kurczę, prawie mnie rozwalił, to było bardzo nieprzyjemne, ale wiadomo, no TNT ma niestety tutaj tą jedną przewagę, że bardzo dużo HP zabiera, także, znaczy dużo, no odepchnęło mnie, tak, na wysokość i potem HP straciłem właśnie od upadku. Słuchajcie, gdzie jest niebieski? Baza niebieskiego jest tam, więc wiecie co, ja zrobię taki jeden myczek. Zrobię coś takiego i siemano gości, ja sobie spadam, elo. Chodzi tylko o to, słuchajcie, żeby oczywiście odrodzić sobie HP, bo jeśli on leci, a już leci, no to po prostu warto być tutaj ubezpieczonym, tak? Dawaj mi ten myczek znowu. I słuchajcie, teraz już sobie polecimy na tematem, nie? Bo kurczę, naprawdę, już jest 1, 2, 3. Tutaj sobie zrobimy tak, zrobimy sobie tak. Dobra, i teraz mamy już jakieś tam itemy. Widzę, że on znowu leci, to nie jest dobre, słuchajcie. Dobra. Dobra, cyk, okej, trafiłem go, ale słuchajcie, on dalej jest na tym mostku głupim. Dobra, okej, nawet nie postawił TNT, więc to jest akurat dobre. Słuchajcie, no trochę się cykam z tym niebieskim, tak walczyć, wiecie, w bazie. Lepiej do niego pójść i go rozwalić. Nie cackać się z nim, bo to naprawdę, wiecie, tak latamy, latamy, latamy. Fajnie, on tam pewnie jakieś enchanty ma, jak nie ma, to trudno. Ale wiecie, my się tak z nim bawimy, a po co to wszystko? Lepiej do niego po prostu pójść, wziąć TNT, wziąć to, dużo wełny. I gościu jest lecone z się... O nie, znowu ta sama sytuacja. I teraz znowu naprawdę będziemy się bawić na wysokość. Typie, proszę cię! Nie, powiedz, że ty... trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. No po prostu nie wytrzymam. Jak gościak gra, to ja po prostu nie wytrzymam. No znowu ma to TNT. Co ty robisz, typie? Dobra, wiem, co on chce zrobić. Dobra.
Okej, okej, okej. Wow! Wow! Straciłem serduszko od upadku. No nie, najgorzej na świecie, gościu. Dobra, lecimy z nim. Wiecie co, już szczerze nie chcę się z nim bawić. Już po prostu z nim lecimy i teraz już jest twój koniec niebieski. Bo naprawdę już mi się nie chce z tobą bawić. Myślałem, że może się nadaje do trollowania. Niekoniecznie. On nie jest aż taki słaby. Ale słuchajcie, ja już teraz do niego wbijam i go po prostu za sekundkę nie będzie. Dobra, cyk, cyk. Cyk i cyk, dobra, dzięki mordo. I teraz słuchajcie, uciekamy już do niebieskiego. Już idziemy go tutaj ładnie wykończyć. Bo naprawdę, nie chce mi się już z nim bawić. Poważnie, nie chce mi się z nim bawić. Chcę go już rozwalić, chcę już iść do innych przeciwników. Dlatego właśnie tak też postąpimy i zaraz odbieramy życie temu właśnie niebieskiemu. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie taki myczek. I teraz szybkie TNT do niego wlatuje. Cyk, 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 cyk. Teraz cyk. Okej, te firebola nawet, słuchajcie, on nie trafił, więc XD. Dobra, bum, łóżeczko. I teraz, słuchajcie, spróbujemy. Dobra, wow, no, no, nie. No. O co w tej grze chodzi? Ja go wyrzuciłem w przestrzeń, a on przeżył. Ej, no naprawdę, ja się tak nie bawię. Kurczę, 2 HP mu zostało. I teraz, wiecie, zamiast dać się na kolejne teamy, to ja muszę lecieć i się z nim bawić. Naprawdę, no to przecież to nie ma sensu najmniejszego. I przez to się bawimy z jakimś randomem przez tyle czasu. Mimo, że się wkurzyłem i do niego poleciałem i go w zasadzie rozwaliłem, to no to sami widzicie jakby co tutaj się odwalam. To jest jakiś żart. On leci górą, dobra. Też to zrobię, tylko że mam mało klocków i nie bardzo chciałbym się z nim też tak bawić. Dobra, cyk. Aha. Nie wierzę. Nie wierzę, naprawdę. O my... Ej, to jest najgorszy. To jest najgorszy typ gracza, który atakuje cię, atakuje cię, atakuje cię. Tak szczeka na ciebie, że teraz nie rozwalę. Po czym jak dostaje, wiecie, plaskacza w postaci rozwalonego łóżka, to nagle ucieka najdalej jak tylko się da. I zaraz jeszcze, ja tylko będę czekał, słuchajcie, jak on wybuduje taką, wiecie, przepotężną bazę. Okej, wiecie co? Pogonimy go. Pogonimy go też palce. On wybuduje taką przepotężną bazę gdzieś nad wyspą i będzie się w niej kampić do końca areny. Proszę, niech tak nie będzie. Błagam, niebieski. Błagam, niebieski. Miej litość i graj normalnie, bo ja po prostu nie wytrzymam. Po prostu autentycznie nie wytrzymam z tobą, jak będziesz tak grał dalej. Serio, ja myślałem, że tutaj, wiecie, będzie normalna giera i jakby to jest normalna giera, ale no... Aaa. To jest po prostu tak denerwujące, tak irytujące, że to jest hit, nie? Dobra, słuchajcie, no poszedłbym do tego niebieskiego. On będzie stawiał klocki, jak się masz. Dobra. Dobra, okej, wylaminowany, nice. Uff, całe szczęście, że nie zaczął uciekać. Już mówiłem, że będzie uciekał w nieskończoność i tak też myślałem, że słuchajcie, zrobi. Ale całe szczęście udało mi się go złapać, bo naprawdę, omg, ja bym nie chciał się z nim bawić do końca życia i jeszcze dłużej. Naprawdę nie chciałbym się z nim bawić. W ogóle mam, słuchajcie, 8 emeraldów. 8 emeraldów i to jest fajna liczba, żeby coś z tym zrobić. Ale zanim to, pójdziemy sobie do żółtego. Wall Streaming MC. Zobaczymy, co on ma za bazę, gościu. No, no tak średnio obudowaną bym powiedział. Więc słuchajcie, co ja mogę w tej sytuacji zrobić? Albo on jest u mnie na bazie, albo ja pójdę po prostu do niego. Fell into the void, więc on teraz, słuchajcie, będzie u siebie w bazie. To wiecie co? A strzelę sobie obsydian. A strzelę, bo szczerze... Co mi szkodzi? Naprawdę, co mi szkodzi zrobić sobie obsydian? Wydaje mi się, że spoko, obsydian zawsze w porządku. Potem mogę ewentualnie sobie jakiś mieczek kupić czy coś, a nawet mi nie starczy. Nie wiem, czy obsydian jest potrzebny, wydaje mi się, że... On tam klocki stawia? Czekajcie, 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 to jest teraz bardzo ważny moment, czy on do mnie leciał, czy nie, bo jeśli nie leciał, to bym się raczej nie bał, tylko słuchajcie, dawaj mi tego diaksika, dawaj mi tego diaksika, gościu. Teraz wbijamy się tutaj, cyk, cyk. Okej, jest teraz cyk, cyk, tutaj parkierem. Tak, on, słuchajcie, próbował do mnie wjechać, więc no, akurat na to trzeba uważać. Skoro on taki hardcore, to słuchajcie, ja też zrobię sobie tak, zrobię sobie tak, zrobię sobie tak i zrobię sobie jeszcze tak. Więc teraz mu całkiem długo zajmie, słuchajcie, rozwalanie mojej bazy. Widzę, że on tutaj się buduje. Buduje szybko, więc prawdopodobnie ogarnia grę, więc to jest akurat na plus, że spoko przeciwnik się trafił. No i dobra, słuchajcie, no podlatujemy. Zobaczymy, na co go, słuchajcie, dzisiaj tutaj stać. No stawiaj te klocki, stawiaj. No ja bym postawił opsa, ale wiecie co? Nie będę na razie stawiał opsa. Niech on po prostu pokaże, na co go tutaj stać. Jestem tego bardzo, 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 bardzo ciekaw. Dobra, dziękuję. Rozwalony, eluwa. Więc wiecie co? Postawmy opsa, co mi szkodzi, gościu? Jak już sobie kupiłem, wiecie, zebrałem sobie emeraldy, to sobie postawmy opsa. Zaprosimy go do bazy, pokażemy mu, że halo, halo, gościu. Mam obsydian i zobaczymy jego reakcję. To może być akurat bardzo śmieszne.
Please don't put Obi, napisał. On w ogóle ma 100 gwiazdek. No proszę, proszę, on ma 100 gwiazdek, więc spoko, całkiem sporo. Słuchajcie, on prosi, żeby nie stawiać obsydianu, ale ja postawiłem i właśnie chcę zobaczyć jego reakcję. Jestem bardzo, słuchajcie, ciekaw jego reakcji, to może być śmieszne. Ja bym chciał, żeby on tutaj wbił, naprawdę. Mówię szczerze, odkładam teraz te rzeczy, słuchajcie, nie kupuję sobie żadnego łuku, nie będę go zrzucał póki co. Ja go chcę tutaj zaprosić, chcę, żeby on tutaj wpadł. Nawet się, słuchajcie, oddalę, pozwolę mu wejść jakby w to. Tak, oddam. Mam nadzieję, że mnie nie zrzuci, ale jakby ja uciekam specjalnie tylko po to, żeby, słuchajcie, dać mu dostęp do tej bazy i chcę zobaczyć jego reakcję. Chcę zobaczyć jego reakcję, gościu! Dobra. Patrz. No halo, halo, rozwalasz? Ej, czy on już rozwalił klocek, czy jak? Czekaj, proszę cię, gościu, robisz to, czy nie? Really? Aha, czyli zobaczył. Ta, słuchajcie, zobaczył opsa, XD. Dobra, słuchajcie, lecimy z nim. Dobra, dawaj, skacz. O, okej, os. Dobra, cyk. Okej, rozwalony. Słuchajcie, no to lecimy z tym tematem. Wydaje mi się, że to już jest adekwatny moment, kiedy powinniśmy go rozwalać. Ale wiecie co, nie będę wykorzystywał tych 30 żelaza i tych 3 emera... Albo dobra, słuchajcie, zrobimy sobie potki, no. Potki akurat nie są szkodliwe, więc sobie weźmiemy faktycznie poteczki. Wziąłbym sobie, słuchajcie, jeszcze może TNT, trochę tego. Nie będę kupował łuku, tak jak mówię, bo nie chcę... Nie chcę, żeby było aż tak super easy. Wolę to zrobić, że tak powiem, po swojemu, gdzie to byłoby troszkę cięższe. Dlatego normalnie tutaj polecimy z podkami i mam nadzieję, że go rozwalimy. Z łukiem to wiecie, ja bym w niego strzelał 10 lat i byśmy się tak bawili. No to też bez sensu. On tutaj znowu nadlatuje, słuchajcie, do nas. Dobra, siemanko wariacie, zwariowany. Kurczę, nie chcę, żeby on mnie tutaj, słuchajcie, trafił na moście, bo jeśli on mnie trafi teraz na moście, to będzie bardzo niefajne, słuchajcie, to będzie bardzo, bardzo niefajne. Gdzie on leci, słuchajcie, gdzie on leci, to jest dobre pytanie, bo jeszcze na środeczku to mogę się, słuchajcie, z nim klepać, ale na moście naprawdę niekoniecznie, serio, niekoniecznie, bo mówię, mam te potki, nie chciałbym, słuchajcie, z nimi spaść. Widzę, że on ucieka, jakby on, słuchajcie, poszedł do siebie do bazy, a ja bym też do niego zawitał, to by było na plus, jakby mnie zaprosił go, wariacie, zaprosisz mnie? Zaprosisz mnie na jakąś posiadówę? Wariaciku, mordeczko! Ja ci atakuję halo, typie, ja ci atakuję bazę, a ty na to nie patrzysz. W sumie on mi też atakuje bazę i ja też na to nie patrzę, więc całkiem śmiesznie. Najwyżej sobie rozwalimy bazę nawzajem i też będzie cool. Dobra, zrobimy taki myczek, słuchajcie, wiem, że mam potki i trochę by było ich szkoda, ale słuchajcie, no nic na to, słuchajcie, nie poradzę. On w ogóle kupił tu pułapkę na wolne kopanie. Słuchajcie, rozwalamy. I teraz cyk! Respię się w bazie, wiem, że stracę potki, wiem, że stracę TNT i tak dalej, ale słuchajcie, ja się teraz respię w bazie, patrzę, czy on u mnie jest i spróbujemy go już normalnie rozwalić, wariaciki. Nie mam pojęcia, gdzie on jest, słuchajcie, nie mam pojęcia, gdzie on jest, szkoda, że straciłem te poty, bo tak to mogłem się normalnie wrócić jak człowiek i byłoby po sprawie, tak? I nie byłoby żadnego problemu, skoro on nawet nie chce mnie tutaj zaatakować. Ale zaraz do niego poletymy i będzie cool. Chyba, że on też ma potki na jakąś niewidkę. To by było w ogóle ciekawe. To by było ciekawe, jakoby on mi teraz rozwalał bazę. Tak, to jest to, czym mówię. Ej, nice, ja lubię takie, słuchajcie, cięższe arenki. Naprawdę ja to lubię. Więc nice'owo się, słuchajcie, złożyło. Zrobimy sobie tak, szybki, słuchajcie, tutaj refill musi wjechać oczywiście. Zrobimy sobie, słuchajcie, dodatkowo to. Zrobimy sobie więcej wełnianki. No i dobra, wariaciku. Wariaciku, zapraszam, on ma... Ja nie mogę, ej, szczerze, mogłem go normalnie rozwalić, mogłem wziąć wtedy ten łuk i... Nie, jeśli on gra na łuk, a ja specjalnie nie grałem na łuk, no to XD, typie, no to teraz on ma przewagę, no to... To ja specjalnie nie biorę łuku, żeby było fair play, że tak powiem, a on... Nie, no to jest żart, wariacie. Ja nie mogę. No ja nie mogę, naprawdę będziemy się tak bawić. Kurczę, mogłem kupić normalnie łuk i mieć to wszystko gdzieś. Poważnie mówię, poważnie, serio, no nie wierzę w tego typa. Znaczy wiecie, no ja nie byłem z nim umówiony, że nie biorę łuku, ale sami widzieliście, specjalnie nie brałem łuku, mimo że miałem 30 zł, tylko po to, żeby po prostu gra była ciekawsza, a on teraz mi wyskakuje z łukiem i zaraz jeszcze sobie zrobi 10 protection i jakieś diamentowe zbrojki, bo pewnie już taką ma. Nie wie. Że. Dobra, gdzie on, słuchajcie, jest? Jeśli on jest w bazie u siebie. On leciał gdzieś, słuchajcie, tutaj. On leciał gdzieś tutaj. Fajnie byłoby go złapać.
Tylko się pytanie, gdzie on się teraz znajduje. Wiecie co? Może byśmy kompas kupili. Może byśmy kompas kupili, skoro go... O, tutaj go widzę. Dobra, wariaciku, wariaciku. Aha, dobra, będzie uciekane, no standardowo. No dlaczego nie chcesz się klepać? Dlaczego taki cwaniaczek byłeś, a nagle nie chcesz się klepać? No powiedz nam. Dobra, golem, słuchajcie, stawiany. Dobra. Okej, os. No, 8 HP i on teraz będzie zwiewał, wiadomo, no. No, jak to na zwykłego gracza takiego przystało, który oczywiście musi uciekać w nieskończoność, wariacie. Dobra, słuchajcie, lecimy z nim. Dobra, okej, on będzie chciał, słuchajcie, mnie zrzucić. Dobra, czy ja go zrzucę? No przy... Co? Jak on niby to przeżył? Nie, no poważnie się pytam, jak on niby to przeżył? LOL. Dobra, słuchajcie, szybka podka na jumpa wobec tego tutaj wjeżdża. Jak on niby to przeżył? Dobra, słuchajcie, wjeżdżam do niego. On już ucieka, ja nie mogę! Jaki to jest noob, najgorszy na świecie noob. Ej, takiego nooba dawno nie widziałem, mówię poważnie, dawno nie widziałem takiego nooba. Ja nie mogę, ale noob. Ale nie lubię takich typków, naprawdę. I on jest teraz w bazie, on ma jeszcze heala tutaj. No nieźle. Jeszcze golema tutaj zaraz strzeli. No, golem będzie grany na 100%. No, 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 i to jest to, o czym mówię. Ja nie mogę, jak ja nie lubię takich typów. Daję mu fory, po czym on mnie rozwala w taki sposób. Ja cię kręcę, ej, ale to jest najgorsze uczucie na świecie, kiedy ja specjalnie nie biorę łuku i on jedyne co potrafi, to uciekać przez całą arenę. I ja wiem, ja widzę już te komentarze, że abra, ale on cię pokonał, czyli jest lepszy. To już musicie sobie sami odpowiedzieć, moi drodzy, czy faktycznie jest lepszy, jeśli jedyne co potrafi robić, to uciekać przez połowę areny, a przez drugą połowę daje mu fory i nawet nie kupuje łuku. Ale to już tak jak mówię, wasza opinia moim zdaniem to jest noob i tyle. W każdym razie, dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Jeśli wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję. Jestem ciekaw, co napiszecie w komentarzach. Jakbyście mogli, to właśnie napiszcie swoją opinię, czy właśnie waszym zdaniem to jest noob, bo raz, ucieka przez pół areny, dwa, przez drugą połowę daje mu foryn, chociażby nie kupując łuku, czy może po prostu jest tak genialny, chociaż raczej jakby był genialny, to by raczej mnie rozwalił, tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. Więc dzięki wielkie, trzymajcie się, dobrego dzieneczka, eleczko i pu!